panu dyrektorowi, ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Chciałem od razu dokonać korekty tytułu tego, to jest nie wykład, tylko nazwijmy to prezentacją, tak skromniej troszkę wykład. Ja wiem, że Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale... Tego się trzymajmy. Dobrze, a nie, bo tam sobie nawet już takie kpiny w internecie były. Wykład, no ja będę roboczo mówił o prezentacji. Myślałem rzeczywiście taki temat niezwykle trudny i można powiedzieć dla wielu osób może być i nudny, ale akurat tutaj wielu z Państwa kilkadziesiąt ostatnich lat w Sulejówku pamięta po prostu i zwłaszcza już w okresie miasta będzie mogło tutaj nawet się odnieść czy przypomnieć sobie jakieś tam szczegóły albo poprawić nawet. O, to bardzo ważne. Wcześniejsze lata to rzeczywiście korzystamy z dokumentów. Otwieram zdjęciem bardzo symbolicznym. To jest 11 listopada 2000 roku. Przyjmujemy sztandar. To jest moment, kiedy pani Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, czyli córka marszałka, przybija swój gwóźdź honorowy, patronki sztandaru. Ale tutaj akurat bohaterem, paradoksalnie zdjęcie jest niezwykle symboliczne, ale bohaterem akurat tego wątku, który poruszę za chwilę, nie jest akurat pani Jadwiga. Jest sztandar, ale też nawet nie cały, nawet nie tutaj nasze godło wspaniałe, tylko bardzo prozaiczna część, mianowicie ten napis Sulejówek. Ja projektowałem ten sztandar kilka tam miesięcy, debatowaliśmy, kilka tygodni pracy i później, kiedy Rada uchwalała, a tutaj jest właśnie szefowa, gdzieś Ela siedzi, tak? Tu, szefowa Rady wówczas. Wszyscy mnie pytali, ty, a dlaczego tutaj nie ma napisu miasto, tylko są Sulejówek? Ja właśnie specjalnie nie dałem napisu miasto, dlatego że Sulejówek będzie trwał wiecznie, znaczy dopóki to będzie cywilizacja oczywiście. Natomiast jednostka, rzecz przechodnia i nabyta. Uczę historia przez wszystkie lata. Wynalazłem w różnych dokumentach, papierach, różnych 12 określeń, 12 Sulejówka. Chronologicznie to było tak: karczma, folwark, wieś, odrębnie miejscowość, czasami występowała taka nazwa, osada, letnisko, teraz nawet jako osobna pozycja w spisie powszechnym, później będzie o tym dalej, cegielnia, odrębnie cegielnia Sulejówek i potem już jednostki te większe, w poszczególnych rozporządzeniach gromada, gmina, dzielnica, osiedle i miasto. 12. Jak 12 tych gwiazdek maryjnych czy unijnych, różnie to mówią, ale jest dokładnie tyle, co godzin na tarczy zegarowej. Nigdzie nie spotkałem tylko przysiółka, kolonii, tego może nie było. Dlatego ten Sulejówek właśnie jest na sztandarze bez żadnego dodatku. Zwłaszcza, że wtedy, w 2000 roku, już były pierwsze głosy, że należy się jakoś spróbować ewakuować z tego Mińska w kierunku Warszawy. Ja później będę o tym mówił na końcu, o tych wszystkich bojach powiatowych. Więc tym bardziej teoretycznie napis na przykład miasto tutaj małe u góry mogłoby się zdezaktualizować już niedługo. A Sulejówek będzie zawsze. Proszę Państwa, to jest aktualny plan, który wisi na tych tablicach szlaku historycznego. No, stan 10 lat temu, więc już tam troszeczkę się zmieniło, kilka nazw ulic i tak dalej, ale generalnie jest bardzo aktualny. Tutaj widać zagęszczenie tych punktów historycznych, no przede wszystkim w tej enklawie historycznej z początku XX wieku, ale po jednym, po dwa są wszędzie porozsiewane, nawet tutaj na środku Żurawki jest tablica, która stoi tutaj koło Marianów i odpowiednio też stoją w różnych miejscach Miłosny. Staraliśmy się, żeby jakoś to rozłożyć. No ale widać tutaj koncentrację, no oczywistą dosyć. Tym bardziej, że na przykład obszarowi
Piłsudski poświęciliśmy 3 osobne tablice. Znaczy jedna jest o enklawie, ale potem jest jedna o Milusinie, jedna o Drewniaku, jedna o Billy Bzów, jeszcze jedna o Helinie, więc to jest taka koncentracja. Ale generalnie jest to bardzo dokładna mapa i tutaj pokazuje też zaznaczone, o tutaj u góry, między innymi jest specjalnie zaznaczone, że mniej więcej po szlaku pierwszej drogi czołgowej, w przybliżeniu oczywiście, niedokładnie, przebiega stary trakt prowadzący z Warszawy przez Grochów, Zieloną, Sulejówek, Okunie, Stanisławów do Węgrowa i dalej na Litwę. To jest plan współczesny. Będziemy jeszcze parę razy do niego wracać, bo tam przy różnych wątkach warto do niego spojrzeć. A tak wyglądało Mazowsze, podzielone na poszczególne ziemie. Tutaj jest centralna ziemia warszawska, czyli nasza, w wieku XVI. Ponieważ w roku 1526, po śmierci bezpotomnej książąt mazowieckich, Mazowsze wpadło w ręce korony. Inkorporacja przez Zygmunta I Starego nastąpiła dokładnie 10 września 1526, kiedy to sejmik mazowiecki złożył hołd lenny i Mazowsze już na zawsze stało się dzielnicą korony. A nie było przez wiele lat, przez 2 wieki od czasu Konrada Mazowieckiego jeszcze tak balansowało między tam państwem krzyżackim i tak dalej. Ale to mniejsza szczegóły. Około tego roku zrobiono, nie wiadomo czy dokładnie przed tym 10 września czy po, ale zrobiono remanent, co właściwie korona przyjmuje. No i tam w spisie tych różnych grodów, wsi, przysiółków i tak dalej znalazło się pod Okuniewem Sulewo, czyli nasze pierwsze wspomnienie, że coś takiego istnieje, pochodziło pewnie od Suleja. Pewnie może od tej karczmy, ale to będzie na pewno od Suleja. Suleje, Sulejowo, Sulejewo, różne nazwy były, ale to jest nasz, tak jakby śpiewał Jan Pietrzak, z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek. Dokładnie. Jeżeli umiemy dobrze liczyć, to za 3 lata, w roku 2026, przypadać będzie 5 wieków. 5 wieków Sulejówka. Publicznie to dzisiaj po raz pierwszy tak ogłaszam. Będziemy na pewno coś przygotowywać. W żartach mogę powiedzieć, Państwo pamiętają kabaret Teja, bez kozery powiem 500. 500 lat. Aż trudno uwierzyć. Ale to jest najprawdziwsza prawda, ponieważ ta nasza nazwa się później przewija tam przez te wieki. Bardzo rzadko, ale się przewija. Teraz przerzucę na inną mapkę. To już jest dużo później. 1783 rok. I tutaj mamy piękną nazwę. Nie wiem, czy się nie rozmywa, ale już teraz widać Sulejówek. Jeszcze nie ma tej kreseczki na to, bo tam ta fonetyka to jeszcze była ewolucja języka później, ale już po raz pierwszy Sulejówek. Również na innej mapie takiej. Czyli to jest 1783. Okres Stanisławowski, już po pierwszym rozbiorze Polski, ale przed Sejmem Wielkim, więc jeszcze taki dobry historycznie, jeszcze nie rozbiory i już po raz pierwszy jest ta nazwa. Nie wiadomo, kto wpisał, jakiś kartograf. Kartograf już był austriacki, ale wpisał. Dlatego to są takie dziwne niektóre, jest to Okoniów, jeszcze nie bardzo trochę kaleczyli w zapiskach te nazwy, ale mamy pierwszy raz Sulejówek. A tutaj jest Milosna. Właśnie o tej miłośnie ja wyjaśnię dzisiaj chyba szczegółowo, mam nadzieję, o co chodzi z tymi miłosnami, tą miłosną na dzisiejszym trakcie brzeskim, bo to jest ta miłosna, i naszą stacją, i naszą miłosną, jak to ewoluowało. Tu jest jeszcze bardzo fajna nazwa, Las Kaleński.
nasz poligon w tamtym czasie, kilka wieków przed jego powstaniem, miał bardzo ładną nazwę Las Kaleński. Tutaj jest Kaleń, ślady pozostały na tych mostach, wysiedlone później przez Ruskich, przez Carat, Dębę Małe, kilka miejscowości jeszcze zniknęło z powierzchni ziemi, natomiast Okuniew się uchował. No i tutaj jest zaznaczona rzecz najważniejsza dla nas, właśnie ten trakt od Grochowa przez Okuniew, dalej do Stanisławowa. Wielki gościniec litewski, który był w tamtym czasie dla tej okolicy równorzędny z linią kolejową i dodatkiem jeszcze autostrady A2. To wszystko razem to był wówczas ten trakt, ten wielki gościniec. I na kolejnej mapce, kolejna jest podobna, pochodzi już z 1794. I tutaj jest też cyrylówek już powtórzony, ale ma pisowny przez i krótkie. No to były różnice fonetyczne. Akurat tak zapisał ten kartograf. Ale wszystko jest dalej powtórzone. I teraz będzie chyba najciekawsza, bo tu jest zbliżenie. I tu widać już dokładnie, skąd pochodzimy. Nasz początek, nasz rodowód. Dosłownie. To jest mniej więcej ta dróżka, to pewnie jest dzisiejsza droga 637 od Okuniewa. I tutaj zawija przy stacji benzynowej gdzieś na zachód. Nie wiem, czy po śladzie tej dróżki, czy bliżej. W każdym razie to jest obszar w obecnym poligonie powyżej Witpisu, na lewo od drogi do szosy do Okuniewa, tej wojewódzkiej. Gdzieś stąd pochodzimy. Tutaj jest folwark, ten większy, i wieś włościańska, taka malutka, czyli to jest poniżej gościńca, szlaku pierwszej drogi czołgowej. Mniej więcej, bo ona tak idzie troszeczkę inaczej, ale podobnie. Tu jest nasze gniazdo piastowskie, nie, przepraszam, jagiellońskie, bo to nie ta epoka, sorry. Ale tak, tak, nasze gniazdo jagiellońskie, stąd pochodzimy. Północna część obecnego Sulejówka, powyżej szosy okuniewskiej. Potem rozwój w następnych latach poniżej, coraz bardziej tam na południe się to przesuwało. Ale przez kilka wieków tutaj jest nasza kolebka. Teraz tak, mam ja to pomijam w ogóle w dzisiaj tej prezentacji bardzo wiele wydarzeń historycznych całkowicie, no bo ona jest ukierunkowana konkretnie na te zmiany, przemiany administracyjne przynależności, tam nazw i tak dalej. Tutaj przeskakujemy no, cały okres, nie wiem, wojen szwedzkich i tak dalej, Okuniew przeskoczę właściwie też i powstania listopadowe 18 lutego 31 Okuniew niestety spłonął i utracił powiatowość, ponieważ przeszła do Mińska, zwalczył o, znaczy był właściwie miastem powiatowym, co prawda krótko, ale w czasie powstania listopadowego to utracił. Potem walki powstania styczniowego, ale wcześniej jeszcze był bardzo ciekawy epizod. Mianowicie zaraz pokażę mapkę, ale chciałem zadać najpierw pytanie, czy Państwo się domyślą, po trzecim rozbiorze Polski 1795, do którego rozbioru my tutaj trafiliśmy? Austriackiego. O, pięknie. Dużo odpowiedzi, oczywiście. Nie do rosyjskiego, to jest 1795, przypominam. Byliśmy w Austrii, proszę Państwa. Tutaj jest, wszyscy pamiętają na ogół sytuację po roku 1815, po kongresie wiedeńskim i zabór rosyjski, ale pierwsze 14 lat byliśmy w Austrii. To była tak zwana Nowa Galicja, czy tam Galicja Zachodnia nazywali. Austria się wypchnęła tutaj trochę między, Warszawa trafiła, proszę zobaczyć tutaj ładną nazwę, Warszawa.
czyli trafiła do Prus. Rosja generalnie zagarnęła gigantyczne obszary na wschodzie. I tutaj Austria się trochę wypchnęła, ponieważ miała kompleks, że nie wzięła udziału w drugim rozbiorze Polski, bo się spóźnili po prostu na szybkie podpisanie traktatu przez Prusę z Rosją po Targowicy, no, po wojnie polsko-rosyjskiej. I koniecznie się chciała wepchnąć jak najbardziej w trzecim rozbiorze, no i tutaj dostali te tereny. Granica była bardzo blisko. Komory celne były jedna wokół Niewie na tej trasie, a druga tutaj nie jest zaznaczona, ale na tej drugiej szosie, na drodze wówczas w Zielonej, czyli na terenie obecnej Wesołej. Ta mapa obrazuje mniej więcej przebieg granicy, bo to biegło Wisłą i Zakarczewiem tak odbiło tutaj w kierunku Bugu. To przedpole, przedmoście właśnie dostali Prusacy, a tutaj byliśmy w Austrii. Trwało to 14 lat w sumie, bo w 1807 powstało Księstwo Warszawskie, ale z terenów zaboru pruskiego. I potem w 9 wywiązała się wojna, kolejna tam piątej koalicji chyba z Napoleonem i wojska Księstwa Warszawskiego, czyli no nasze, polskie, sprzymierzone z Napoleonem, wygrały z Austrią i Austriacy zostali przepędzeni i cały ten teren został włączony do Księstwa Warszawskiego. Czyli znowu byliśmy pod, no nie pod koroną polską, bo jej nie było, ale pod polską władzą. Co prawda niedługo, bo wiadomo, że 812 rok, wyprawa na wschód, potem straszliwa klęska. I w 1813 już tutaj zameldowały się wojska rosyjskie, carskie. Po kongresie wiedeńskim, już na 100 lat, od 1815 dokładnie do 1915. 100 lat i 2 miesiące, dokładnie tutaj obowiązywał w napisach i w słownictwie język rosyjski. Następnym wydarzeniem o gigantycznym znaczeniu, pomijając oczywiście powstania, takim rozwojowym była kolej warszawsko-terespolska. Po powstaniu styczniowym spółka, Światowarzystwo Leopolda Kronenberga, który był chyba najwybitniejszym w dziejach polskim przedsiębiorcą. Był taki plebiscyt, jeszcze kiedyś w mojej redakcji tam robiony też i wyszło, że Leopold Kronenberg jest numerem jeden w całej polskiej historii gospodarczej. On założył to towarzystwo, budował, znaczy był w ogóle bankierem i tam różne rzeczy, inwestował w różne rzeczy, ale postanowił też wybudować, dostał koncesję i wybudować za prywatne pieniądze trasę do Brześcia. Warszawa-Brześć, żeby spiąć to z siecią rosyjską. Koncesję dostał na 75 lat. Znaczy wiedział, że przecież nie on już będzie kończył, jego spadkobiercy. Z tym, że i tak carat nie dotrzymał tej umowy, bo w 1891 roku przymusowo wykupili akcje i przejęli po prostu. Ale najpierw było to rzeczywiście prywatne przedsięwzięcie. Generalnie trzeba powiedzieć, że o charakterze wojskowym, co nam dużo mówić, bo koncesję dostał dlatego, że zobowiązał się, że będzie to przedsięwzięcie biznesowe, oczywiście dla ruchu pasażerskiego, ale to było pasażerski, bo w trzeciej kolejności i przede wszystkim będzie połączenie Twierdzy Brzeskiej z Twierdzą Warszawa, żeby w przypadku kolejnych takich ruchów, buntów, jak powstanie styczniowe, wojska były przerzucone błyskawicznie. Także trzeba pamiętać o tym, że to miało, ta nasza linia miała potrójny cel wojskowy, gospodarczy i pasażerski. Z tym, że pasażerski to dopiero stopniowo. Wystarczy powiedzieć, że w momencie otwarcia był tylko jeden pociąg na początek. To jest dzień komunikatu o otwarciu tej linii. A to chciałbym podziękować Andrzejowi, żeby haczył, to tutaj siedzi gdzieś, żeby haczył to niedawno.
10 października 1866 roku, mówię o naszym kalendarzu, jednak już papieża Grzegorza, czyli Gregoriańskim, otwarte zostanie do użytku publicznego pierwszy oddział drogi warszawsko-terespolskiej z Warszawy do Siedlec. I to był jeden pociąg, ruszał z Pragi do Siedlec. Praga to jest dworzec obecny wschodni. Wtedy się nazywał roboczo Praga, później nazywali to dworcem terespolskim, a później brzeskim, kiedy przebili się przez Bug kapryśny do Brześcia. Ta budowa była fantastyczna, bo proszę sobie wyobrazić, że przy tamtej technologii, robotach ziemnych prowadzonych jakimiś tam furami konnymi i tak dalej, w 1866 roku ruszyli z kopyta wczesną wiosną z budową z okolic dworca wschodniego, no i tam było murowanie kamienia i sam dworzec również budowany, i do grudnia doszli do Siedlec w jednym roku. Kto pamięta przebudowę tak zwaną unijną, na przykład naszej, w jednym roku, w 1867 dokonali drugi skok, Siedlce Terespol, w drugi rok. Tam utknęli na Bugu, trzeba przyznać, bo tam rozlewiska i tak dalej, no nie było pieniędzy już też na ten most i dopiero przebili się do, przez ostatni odcinek Terespol, Brześć, dopiero 3 lata to trwało, w 870, właściwie w pierwszym nawet ruszyły dopiero pociągi i ta cel został spełniony, ale tutaj do nas dojechali bardzo szybko. Notabene patronem budowy politycznym takim był namiestnik Berg, który w ogóle prześladowcą powstańców styczniowych i tak dalej, ale tutaj był patronem politycznym tej inwestycji. Wymurowywał kamień węgielny pod dworzec i tutaj na odcinek Praga Miłosna, pierwszy ukończony, przyjechał do nas. Była imprezka, po drodze tam wracali, to zatrzymali się przy Krawęczynie, było party, naprawdę taka impreza dla VIP-ów. Był patronem tego. Widać tutaj, że do Miłosny było 35 minut z Warszawy Wschodniej, no czyli na pewno wolniej niż dzisiaj, bo do Siedlec trwało to 3 godziny i 10 minut. Więc sporo, no ale to były początki. Natomiast tu chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo która mnie osobiście nie daje spokoju od wielu. Tutaj jest, proszę Państwa, napis z Pragi i z Miłosny. Miłosny. Od pierwszej chwili, 157 lat temu, ta nazwa jest zawsze tylko i wyłącznie rzeczownikiem. Tak, Sosna. Ale nie, bo ja mówię w internecie ciągle i ciągle i ciągle. Pokazuje tutaj, że od pierwszego momentu, od pierwszego składu jazdy, od pierwszego pociągu, od pierwszego komunikatu, tutaj proszę tę końcóweczkę, Miłosny. Jest to rzeczownik, jak Sosna. Rzeczownik, jak jest na to już teraz rozporządzenie od 10 lat oficjalne, gdzie Miłosna, ale są 4 wioski w Polsce, które mają odmianę przymiotnikową. To są wsie. A ta Miłosna tutaj na żółto, proszę, 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 proszę. I tutaj jest końcówka dopełniacza. O, tutaj rozstrzyga bez żadnej dyskusji. Ja nie wiem, jak tłumaczyć to, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy. W tym internecie są błędy, błędy, błędy i są takie mądre. Ale mówię, no, ja mogę jak chcę. No tak Miodek powiedział. Nie, Miodek mówił o normie językowej, która jest dwojaka. I drugie zdanie Miodka brzmi: decyduje wybór lokalny. Tego drugiego zdania jakoś wszyscy nie cytują. Przy okazji też pokażę przymiotnik, a właśnie, druga, przy okazji, jak już jesteśmy przy tym rozporządzeniu, przymiotnik oscylejówka. Wyłącznie jedyny prawidłowy sulejówecki. Bo taki jest temat. Nie sulejkowski, nie sulejowski, nie sulejowiecki, różne głupstwa są niestety publikowane często i teraz następny slajd mam, a nie, to jeszcze wrócę jeszcze do tej kolei, może nawet do ogólnego tego planu. Teraz jak było z tą nazwą i z tą Miłosną, bo to jest bardzo ciekawe.
tym momencie, kiedy była budowana kolej, obecny teren Sulejówka podzielony był między dwie gminy. Okuniew i Miłosne. Gminę Miłosna, ale tamtej Miłosnej, na trakcie Brzeskim. To była gmina. Później ona ewoluowała nazwa, miała podwójną nazwę już w drugiej połowie XIX wieku, Miłosna Wawer. Później zmienili na Wawer Miłosna, a później Wawer po iluś latach już usunął Miłosnę z nazwy. Ale wtedy były to dwie gminy, Okuniew, a granica była bardzo prosta i czytelna. Biegła między gminami, biegła ulicą dzisiejszą graniczną, czyli Jana III Sobieskiego, ale tutaj jest ciekawie. Ona przechodziła Sobieskiego dalej w ślad dzisiejszej Okrzei i na tamtą stronę na ślad Konopnickiej. W tym miejscu została ta granica rozcięta, jak widać, rozcięta stacją i na samym skraweczku terytorium gminy Miłosna została postawiona ta stacja i dlatego spółka nadała nazwę zgodnie z przynależnością gminną Miłosna. Pierwotnie w ogóle oczywiście miało to iść prosto i generalnie ta stacja miała być gdzieś tutaj, na wysokości dzisiejszej, nie wiem, Baryłki, no mniej więcej. Natomiast nie dogadali się, właśnie niejasna do dzisiaj jest sytuacja, czy oni się nie dogadali biznesowo, no finansowo z Łopatinami i generalnie z właścicielami dóbr okuniewskich, czy też inżynierowie spółki sami zmienili. W każdym razie ten zakręt pod Wolą Grzybowską był opłakany w skutkach dla Okuniewa, ponieważ ta stacja gdyby stanęła tutaj, mniej więcej, na wysokości Okuniewa, w odległości no, 1,5 kilometra, po pierwsze by się nazywała Okuniewem, od tego zacznijmy. I myślę, że analizując rozwój na przykład Otwocka, który dostał stację kolejową, można postawić tezę, że Okuniew dzisiaj byłby miastem 50-tysięcznym, z prezydentem miasta i tak dalej, a my byśmy byli tutaj, te tereny, no tam jakąś przybudówką, przedmieściem, coś takiego. Okuniew by był silniejszy niż jakiś tam Bułomin, czy rywalizowałby może z Mińskiem. Na pewno byłby powiatem. To była decyzja o gigantycznym wręcz znaczeniu dla losów Okuniewa, że jednak potem no tam próba ta tramwaj konny, który funkcjonował od końca XIX wieku, 20 kilka lat, to było wszystko już takie po prostu awaryjne łatanie połączenia Okuniewa, ale akcent się przesunął całkowicie tutaj. Stacja postawiona była rzeczywiście w szczerym polu, na skrawku, na ostatnim skraweczku terenów gminy Miłosna, później Wawer, i tutaj nie było nic. Poza tymi naszymi tutaj już początkami, mniej więcej w tym, no tak wynika z tamtej mapy, że gdzieś tu w tym rejonie, no z tyłu za Wilpisem, tu gdzie krążę teraz kursorem, tutaj jest nasz początek, a nie było nic. I stacja natychmiast oczywiście stała się elementem, taką właściwie naszą macierzą, całej tutaj cywilizacji w całym tym rejonie naszym. Zwłaszcza, że była, trzeba pamiętać, że to była jedyna taka duża stacja, była tylko Praga, Miłosna i Mińsk, takie duże. Oprócz tego jeszcze niewielkie, właściwie te przystanki były. Rembertów oczywiście miał i Dęby Wielkie. To były takie mniejsze po drodze. Dogęszczanie przystankami linii, no to są następne lata, dużo późniejsze. Teraz Państwo wiedzą, że od kilku tygodni została linia dogęszczona najświeższym przystankiem Józefin. Tutaj zaraz. Jeszcze ciepły, tak. Między Miłosną a Halinowem, no to była ambicja władz Halinowa i tam mają w tej chwili na terenie gminy trzy przystanki, czyli biją nas, 3 do 2. Mają Józefin,
Halinow główny, a żartuję, Halinow główny, no i Cisiel też. Więc, a my mamy dwa. Więc to była decyzja bardzo światła i uruchomiła tutaj rozwój, w szczególności cechówki i również żurawki po obu stronach, dlatego że wieś Żurawka, która się kończyła tutaj zupełnie mniej więcej w tym miejscu. Tam później pokażę taki planik, gdzie dokładnie się kończyła i zaczęła przez te lata rozwijać się w kierunku stacji. Tak coraz bardziej to budownictwo tutaj się rozrastało i wtedy nazwano to już Nową Żurawką, bo Stara Żurawka to jest typowa ulicówka, a Nowa Żurawka to już była rozsiana zupełnie tak trochę przypadkowo. Po wielu latach tam powstały te uliczki, ale to były już lata po wojnie. W każdym razie zaczęła się podsuwać w kierunku stacji. Więc teraz pokażę takie dwa zapisy dotyczące naszych miejscowości ze słownika Królestwa Polskiego. Rok 1880, 85 ukazało się zapis, chyba 80, mniej więcej. Czyli to już po zbudowaniu kolei. Sulejówek, wieś i folwark, powiat warszawski, gmina Okuniew, parafia Długa, Kościelna, 93 mieszkańców, 1676 morg dworskich i 14 morg włościańskich. A taka była proporcja. Folwark należy do dóbr Okuniew. I zapis o miłośnie, ale o tej z traktu brzeskiego, bo to cały czas podkreślam. Był taki śmieszny, że wieś i osada, powiat warszawski, gmina Wawer, już wtedy była nazwa, no tak, już nazwa się zmieniła całkowicie na Wawer, parafia Wiązowna. Leży wśród piaszczystych wzgórz pokrytych lasami, odległość 14 wiorst od Warszawy. Posiada stację drogi żelaznej warszawsko-terespolskiej. Odległość 17 wiorst od Warszawy. A dalej już nie czytam tam za szczegóły, czyli przy miłośnie z traktu brzeskiego był zapis, że posiada stację drogi warszawsko-terespolskiej. Czyli bardzo daleko, ale była ta stacja przypisana jeszcze w 1880 roku zdecydowanie do tamtej stacji. Aha, jeśli mówimy o stacji w Miłośnie, to mam takie dwa zdjęcia przed rokiem 1914. No, sobie są tam różni carscy żołnierze i urzędnicy, ale najciekawszy jest ten napis tutaj. Miłosna. I następne zdjęcie już od roku 1916, w tym samym miejscu dokładnie, tylko są inni już goście. Kajzerowskie spiczaste hełmy i jaki zapis mamy? Miłosna. Miłosna, bo to było zniemczone, więc w tym samym miejscu nasi goście, to znaczy ci goście wynoszący się w 14, znaczy 15, uciekający dosyć szybko, zabrali ze sobą szyny z ulicy Tramwajowej, 3 kilometry szyn, przydało się na przetopienie na jakieś armaty czy na jakiś inny sprzęt. W każdym razie na tym epizodzie skończyła się ulica Tramwajowa, znaczy jazda tramwaju. Nazwa tylko pozostała. W końcówce dzisiaj jest taka tylko skośna, ale fajnie, resztówka została. Tramwajowa. Takich mieliśmy gości. Tutaj jest taka mapka. Przeczytam opisy, dwa zdjęcia stacji. Ciekawa mapa. Kilka razy będę do niej wracał. Powiększę tylko. Ona ma tu zaznaczony powiat otwocki, bo w sumie wydana została w 1958 roku. Ale podkład jest dosyć stary, przedwojenny. I kilka wątków chciałem na tej mapie, właściwie jeden, przedstawić. Troszkę teraz na dwie minuty skręcę w bok od wydarzeń typowo takich administracyjnych i jednak o pewnym wydarzeniu historycznym,
chciałem powiedzieć właśnie na przykładzie tej mapy. Bo chronologicznie doszliśmy już do XX wieku i o Bitwie Warszawskiej w naszym kontekście. Mianowicie w sierpniu 20 roku stopa bolszewicka obecnego terytorium miasta absolutnie nie dotknęła. Była bardzo blisko, ale nie dotknęła. Najbliższe naszego miejsca obecnego, w ogóle Sulejówka, walki konkretne toczyły się wokół Niewie i konkretnie na cmentarzu. Jak Państwo znają cmentarz okuniewski, to tam z tyłu jest taki mur porządny, potężny, za kaplicą. To była linia obrony. Tam się toczyły oraz tutaj na wzgórzach, na drodze do Zabrańca. Tutaj w nocy z 13 na 14 sierpnia 20 roku podchodzili bolszewicy, ale 21 pułk piechoty Dzieci Warszawy, później tak nazywał się ten pułk, odpędził ich, no i wycofali się, obeszli przez Majdan i tam na północ i była później ta słynna wielka bitwa przy szosie, tutaj przy szosie pokażę zbliżenie, przy szosie Leśniakowizna-Ossów. Sobota 14 sierpnia 1920 roku o świcie. Więc Okuniew ich odpędził. Ja dlatego o tym mówię, ponieważ Okuniew 3 lata temu zasadnie zakwalifikował się i dostał taką tablicę. Kancelaria prezydenta przygotowała taką akcję 100 tablic Bitwy Warszawskiej na 100 miejscowości na setną rocznicę. I Okuniew się zasadnie na to, że tak powiem, załapał i ta tablica jest teraz w samym centrum tam wyeksponowana. No my niestety nie. Znaczy niestety, na szczęście dla mieszkańców wtedy nie, ale generalnie historycznie nie. Ale tak sobie pomyślałem właśnie, że przez przynależność do gminy Okuniew, no tak pośrednio ta łaska trochę też tej tablicy może na nas wpłynęła. Natomiast, ale zdarzył się pewien epizod bezpośrednio związany z udziałem obecnego terytorium Sulejówka w Bitwie Warszawskiej. Mianowicie we wtorek 17 sierpnia o godzinie 8 rano, kiedy rozpoczęło się uderzenie wspomagające, już od 16 trwała ta wielka ofensywa grupy manewrowej marszałka Piłsudskiego tam od południa z Nadwieprza i wyszło uderzenie wspomagające tutaj odpędzające bolszewików wzdłuż traktu brzeskiego w kierunku Mińska. Ze stacji Miłosna ruszyły 3 pociągi pancerne, które przełamały i wdarły się do wieczora do Mińska. Zdobyły właściwie Mińsk Mazowiecki 17 sierpnia wieczorem. Także mamy też taki pośredni udział, bezpośredni, właściwie pośredni, ale bezpośredni w zwycięstwie w nocy z 17 na 18 sierpnia. W Mińsku spotkały się te dwa uderzenia, czyli grupa manewrowa marszałka, który przyjechał właśnie w nocy z 17 na 18 sierpnia do Mińska i to uderzenie od naszej strony. I z tej okazji Mińsk Mazowiecki znajduje się na tablicy na grobie nieznanego żołnierza. Może nie wszyscy wiedzą. Jest tam taki zapis. Dęblin, Mińsk Mazowiecki, 16-18 sierpnia. No, o miłośnie nikim wspominano. Trudno, zostaliśmy jakoś tak trochę. Ale pociągi pancerne ruszyły z Miłosny 17 sierpnia rano. Także też mieliśmy pewien wkład. Tak, to była taka dygresja stricte historyczna, ale też nawiązująca do naszego przydziału ówczesnego do gminy Okuniew, no pośrednio też jakoś tam ówczesny Sulejówek z dala do zdala, ale w tej bitwie troszkę uczestniczył. Proszę Państwa, i teraz będzie bardzo ciekawy dokument. Pierwszy prawdziwy, taki dokładny dokument administracyjny już z niepodległej Rzeczypospolitej. Pierwszy Narodowy Spis Powszechny Niepodległego Państwa. To był 30 września
2021 roku. I tutaj już jest bardzo precyzyjna rozpiska składu gminy Okuniew, wszystkie miejscowości. I podam, jak to wyglądało wtedy u nas. W ogóle gmina Okuniew miała 8097 osób liczyła w tym spisie. Cechówka, zakwalifikowana jako wieś, miała 792 osoby. Strasznego tłumu, no, początek wieku, początek niepodległego państwa. I ciekawie się to rozłożyło na narodowości. 673 polskie, 100 podało narodowość żydowską i 19 podało inną. Do tej innej to za chwilę przejdziemy, bo to jest ciekawa pozycja. Z naszej miejscowości jest jedna Wola Grzybowska. Wola Grzybowska to była współczesna Wesoła. Taka nazwa miała, te dobra miały. Natomiast szukając naszych, jest podana osobna Miłosna. To jest dopiero ciekawostka. Tak jest. I proszę Państwa, zgadnijcie teraz, jeszcze nie pokażę tego, ile mogło mieszkać osób na stacji. No, dokładnie stacja kolejowa i mieszkało osób tyle, 36. To są te zabudowania tylko w pasku, to było bardzo precyzyjnie rozdzielone, tylko w pasku kolejowym. Ale również mieszkał dozorca i pan, który zajmował się z rodziną w wieży ciśnień. Był właśnie zrobione mieszkanie. Ile ona mogła mieć średnicy? No, z 5 metrów. I na dole on zmieszkał z rodziną. A tu jest kulturalnie 36 żywsko-katolickich i przejdziemy tutaj 36 narodowości polskiej. To są kreski dalej. Teraz jeszcze jest, i teraz jadę do zapisu Sulejówek. Kursor skacze, to dobrze, do zapisu Sulejówek. I Sulejówek był tutaj w dwóch pozycjach. Pierwsza mnie troszeczkę ubawiła, szczerze mówiąc, ponieważ było to cegielnia Sulejówek. Jeden budynek, a sztuk cztery. Ale letnisko też, ale sztuk cztery. Skacze mi niestety. Kursor, tak, muszę tutaj bardziej opanować. Sztuk 4, podział płciowy 2 na 2, no dwie pary, dwa małżeństwa, 4 rzymskokatolickie i 4 narodowości polskie. Czyli tak po Bożemu cegielnia. I teraz tak, i teraz letnisko. Letnisko miało 390 osób, czyli byliśmy w tym momencie, to Sulejówek był dwa razy mniej liczny niż Cechówka, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Stały. Ale ciekawy jest ten dalszy podział, szczególnie narodowościowy. 157 narodowość polska, 1 Niemiec, 40 narodowości żydowskiej i 192 osoby narodowości innej. Państwo zgadną, jaka to była ta inna? Rosyjska. No, oczywiście. Rosyjska. W związku z tym ten spis potwierdza, że byliśmy jednak w początkach wieku, po powstaniu poligonu, no jednak takim miejscowością letniskową też, ale jednak wojskową już wtedy. Tylko nie tej armii, co później, powiedzmy naszej, ale proporcja 192 do 157 to potwierdza w tym spisie. Oni później oczywiście wyjeżdżali, czy asymilowali się i tak dalej, ale ta proporcja, no bolszewików sądzę, że nie lubili, także dosyć przyjemnie odebrali to, że oni tutaj nie doszli, bo były to jednak rodziny oficerów carskich. Także narodowość, dobrze, narodowość mamy 21 rok. Taka proporcja, aha, ta narodowość inna wystąpiła
tylko śladowo winnych. W Zechówce to w ogóle 19 osób, sporo więcej w Woli Grzybowskiej też byli tam też przy poligonie jakoś zatrudnieni i troszeczkę w Rembertowie, który był wsią Rembertów, proszę Państwa, Rembertów, wieś w gminie Okunia, żeby było jasne, 40. No i teraz już się zaczynają te rzeczywiście zmiany administracyjne. Pierwsza ważna, jaka się nam zdarzyła, to było rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych 31 lipca 29, z tym, że ono miało długie vacatio legis, wyszło dopiero 1 kwietnia 30, czyli no 9 miesięcy vacatio legis, żeby się przygotowały wszystkie te jednostki. I tu była taka reorganizacja, że z gminy wiejskiej Okuniew zabrało to rozporządzenie wszystko, co na zachód, Rembertów, Wesołą, z Wolą Grzybowską i tak dalej, i to poszło do gminy Wawer. Z gminy wiejskiej Wiązowna całą gromadę Halinów, Skruda, Cisie, Józefin, Hipolitów, to przerzuciło z kolei do Okuniewa, ale co było dla nas ważne, z gminy wiejskiej Wawer wyłącza się miejscowości Żwir, Żurawkę z osadą Krowa i włącza się do gminy wiejskiej Okuniew. Czyli w tym momencie cały dzisiejszy obszar Sulejówka znalazł się jednolicie w gminie Okuniew. Aha, tutaj jest taki termin osada Krowa. Czy Państwo kojarzą, gdzie to tak? Osada Krowa, to muszę wrócić, przepraszam, to wrócę szybko do tej mapki naszej podstawowej dzisiejszej. Sorry, za daleko. Osada Krowa, to było na prawo od Żurawki ten obszar, ulica Konopnickiej i wszystko co poniżej, to przechodziło na drugą stronę, teraz to rozcięte torami, więc bardziej od tej części się mówi osada Krowa, Konopnickiej i to co na południe od niej. I to zostało również włączone, czyli w tym momencie to rozporządzenie, które przeczytałem, przeniosło granicę Okuniewa na południe. Cały ten obszar został wchłonięty przez gminę Okuniew. Żwir, Żurawka z osadą Krowa. Praktycznie cały dzisiejszy Sulejówek na południe znalazł się w gminie Okuniewskiej. Tutaj, ja później o granicach będę jeszcze mówił, bo tu jest bardzo ciekawa ta ciągle niezmieniana przez, nie wiem, sto kilkadziesiąt lat, ten fragment na południu, tutaj na południu, albo od razu teraz może o tym powiem, bo to tutaj jest to poszarpane, ponieważ pozostały relacje własnościowe od tamtych czasów i to są grunty właścicieli z gminy Wiązowna, to właściwie by nam nie przeszkadzało poza jednym miejscem. Tutaj, gdzie jest wylot ulicy Asfaltowej, tu dokładnie w tym miejscu, o tak jak tu jest, brakuje nam około 80 metrów, 100 to tak brutto, ale patrzyłem dokładnie, chyba nawet nie ma 100, jakieś 80 metrów, o ten kawałeczek ostatni należy wciąż do gminy Wiązowna i powiatu Otwockiego. I to wystąpiło kilka razy przy inwestycjach, no przede wszystkim przy przebudowie asfaltowej, kiedy przez tę granicę, o tutaj, gdzie pokazuję tak dokładnie, o ta granica, uniemożliwiła normalne dokończenie tego kawałeczka. Była to początkowo tam gruntowe zestawione, potem no, po wielkich bojach, umowa jakaś międzygminna była i tak dalej, porozumienie. Dla takich 80 metrów musiała być umowa międzygminna i międzypowiatowa nawet chyba, między powiatem miejskim a otwockim, żeby to zostało zrobione. To jest jakiś absurd. W ogóle niewyrównanie tej granicy tutaj, przepraszam, na tym kawałeczku niewyrównanie do traktu brzeskiego, kiedy tutaj dało się wyrównać elegancko, proszę, leci wszystko traktem i tutaj na końcu jest taka anomalia graniczna. Nie pierwsza, bo tutaj przejdziemy dalej i to będzie o anomaliach granicznych troszkę więcej, ale ta jest wyjątkowo fatalna dla
prostej inwestycji pod tytułem ulica asfaltowa, żeby była asfaltowa naprawdę do samego traktu brzeskiego. Następna ważna zmiana weszła w roku, tutaj nie mam tego rozporządzenia, bo to wojewody tam takie odnalazłem, ale nie skanowałem już. W roku 33, to jest bardzo ważna data, ciekawa, a mało znana, w roku 33 wprowadzona została dosyć istotna reforma samorządowa. Sanacja przeprowadziła taką ustawę daleko idącą w głąb. Chodziło po prostu o przeniesienie tej władzy sanacyjnej jak najniżej w dół, pod strzechy, bo okazywało się, że w bardzo wielu gminach w Polsce jednak nie za bardzo ta sanacja schodziła. Każda władza centralna jednak chce mieć do samego dołu swoich ludzi. I wprowadzono taką reformę samorządową, która utworzyła gromady w poszczególnych dużych gminach. Gromady. Czyli te wszystkie miejscowości awansowały do rangi gromad i powstały tam rady gromadzkie. 20 października 33 rok. W gminie Okunie wydzielono aż 25 równorzędnych gromad. Wśród nich Sulejówek, Cechówka, Szkopówka, Żwir, Żurawka. Równorzędne gromady, a także inne, Okunie, w Królewskie Bagno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Halinów, Hipolitów, Józefin. Była tego cała masa. W Sulejówku powstanie gromady w tym 33 roku od razu się odbiło na relacjach, to się da wyczytać, w protokołach Stowarzyszenia Przyjaciół Sulejówka, ponieważ przez lata ono się przyzwyczaiło, że było taką quasi władzą tutaj samorządową i wiele rzeczy gmina w Okuniewie po prostu zatwierdzała. Nazwy ulic na przykład, jakieś tam elektryfikacyjne roboty. Właściwie była taki, miała status realnie Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka Współczesnego, ale ponieważ nie było nic innego, więc była taką trochę władzą. Natomiast jak powstała ta gromada, Rada Gromadzka, no to od razu kompetencje przejęła. SPS stał się wtedy już tylko takim inicjatorem pewnych działań, a już nie decydentem. To była od razu wyczuwalna różnica. A polegała jeszcze różnica na tym, że SPS, jak wiele środowisk, generalnie Sulejówek był raczej po nastawieniu wbrew pozorom endeckim generalnie. Wcale nie piłsudczykowskim, dopiero przez lata. Później, no w latach 30. ta legenda Piłsudskiego i tak dalej, no oczywiście troszeczkę zmieniała ten wynik wyborów tutaj na tym terenie do parlamentu, ale w pierwszych latach 20. to zdecydowanie przodowały te listy, no tego, to różne nazwy było generalnie, ale te partie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe i tak tam różne miały nazwy, ale tego typu. I ta reforma wyszła w 33. No i wreszcie dochodzimy do najważniejszego wydarzenia sytuującego w ogóle cały Sulejówek na kilkadziesiąt lat, mianowicie do utworzenia gminy. To była w ogóle dziwna historia z tą gminą, bo oczywiście wychodził ją, wydreptał tam kolegów sanacyjnych i miejsca chyba Sławoja Składkowskiego najbardziej pan premier Jędrzej Malaczewski, nachodził za tym kilka lat. SPS też pisało tam koncepcję gminy, chciało się połączyć z gromadą Cechówka w gminę i w końcu się to udało. Kulisy nie są bliżej znane, w każdym razie sfinalizowane zostało rozporządzenie 27 marca 1939 roku, 31 już ogłoszone w tym dzienniku ustaw, a wchodziło w życie 1 kwietnia następnego dnia, czyli bez żadnego vacatio legis. W marszu szybko, tak jakby jakieś, nie no, jeszcze o wojnie nikt nie myślał, bo to 27 marca, ale właściwie okoliczności jego byłyby ciekawe, gdyby poznać. Zostaliśmy obszarowo gigantyczną gminą, ponieważ z gminy wiejskiej Wawer
wyłącza się gromady. Grzybowa, zielona, wola grzybowska, czyli to jest wesoła. I część gromady poligon. I z gminy i do tego, i z gminy wiejskiej Okuniew, w powiecie w województwie warszawskim, wyłącza się gromady Szkopówka, Żwir, Żurawka, Sulejówek, Cechówka, no czyli te wszystkie nasze. I z wymienionych gromad tworzy się gminę wiejską Sulejówek z siedzibą zarządu gminnego w Sulejówku. Czyli właściwie ta druga część to jest w przybliżeniu obszar dzisiejszy miasta, a tamta to jest cała Wesoła i jeszcze nawet kawałek tam w stronę Rembertowa. Czyli byliśmy gigantyczną obszarową gminą. Później powiem, że i tak nie rekordowo w tym momencie, bo po wojnie był moment, kiedy jeszcze dostaliśmy coś terytorialnie. Była to decyzja, no, intencją utworzenia właśnie takiej gminy było jej letniskowość. Bo ja dochodziłem, dlaczego po prostu połączono wszystkie miejsca uważane za letniskowe, aż od tych Piachów tam Wesołej, przez Sulejówek i Cechówkę i wszystko razem. Cały ten nasz obszar stał się w rozumieniu decydentów jednym wielkim letniskiem. Natomiast oczywiście nie dostaliśmy żadnej infrastruktury. No, siedziba tego zarządu gminnego to była skromna chałupka, do dzisiaj istniejąca. Róg kombatantów i wiejskiej, to jest dzisiaj kombatantów 98. Nie wiem, jak funkcjonowały te władze, skoro gmina była gigantyczna, chałupka zupełnie malutka, zresztą nie miały takich wielkich kompetencji, większość była w powiatach, ale ta pierwsza siedziba gminy zapoczątkowała taką siermiężność kolejnych siedzib, bo były w sumie obecna jest czwartą i wszystkie były sytuowane w takich domkach po wojnie, po prostu kwaterunek. Ja później o tym powiem jeszcze o adresach tych miejsc, ale skromniutka siedziba, potężna gmina. Notabene kiedyś prowadziłem dyskusję, czy wtedy, w tym 1939 roku, ta gmina nie powinna powstać od razu jako Sulejówek Cechówka, z podwójną nazwą. Jest trochę takich gmin, rzadko, bo rzadko, no powiedzmy Konstancin Jeziorna, prawda, czy kiedyś tam Bielsko-Biała, miasto powstało w ten sposób, a na świecie też jest trochę, Buda, Peszt na przykład, Królewska Buda i Mieszczański Peszt połączone, ale paradoks polega na tym, że rzeczywiście w tym momencie Cechówka była dużo bardziej zurbanizowana i liczniejsza. Natomiast nazwanie całej tej gminy tylko Sulejówkiem wydaje mi się, że było po pierwsze wynikało z tego, że jednak no to sanacyjni decydenci i wychodził to jednak premier Moraczewski, a poza tym przy tak ogromnym obszarze akurat Sulejówek był na środku tego obszaru, więc nazwano po prostu siedzibę centralnie. Gromada Sulejówek została dowartościowana nazwą i siedzibą. I tak już to zostało, bo gdyby powstawała gmina tylko wtedy z gromad Sulejówek i Cechówka, to rzeczywiście może i miałoby sens nazwanie podwójne. A tutaj po prostu Sulejówek został stolicą dużej gminy, no dlatego została nazwana tak, nie inaczej. Wiele się ta gmina nie nadziałała, no bo 1 kwietnia na 1 września wybuchła II wojna światowa. Tak na marginesie, troszkę później, 1 sierpnia również ruszyła, została erygowana parafia w Cechówce Przemienienia Pańskiego, także mieliśmy wtedy ten 1939 rok, dwa bardzo ważne wydarzenia, właśnie takie administracyjne, że 1 kwietnia ogromna, słabiutka gmina, 1 sierpnia parafia, no a niestety 1 września wojna.
Teraz poświęcę troszeczkę bardzo mało znanemu okresowi, parę takich epizodów właśnie z okresu okupacji niemieckiej, jak to Niemcy administrowali, ponieważ ciekawostką jest, może ktoś nie wie, to poinformuję, że tworząc generalne gubernatorstwo i potem dzieląc na dystrykty, oni się trzymali polskiej sieci powiatów i gmin. Pocięli to wszystko i tak dalej, zdegradowane zostało do rangi GG, ale to trzymało siatkę powiatów i gmin. I istniał, tutaj pewnie na tym pomieszczeniu za bardzo nie będzie widać, ale proszę uwierzyć, że istniał, o tutaj widać, to jest to naokoło takie, to ciemne to Warszawa, a to naokoło, przepraszam, to całe to jest Warszawa, sorry, to większe naokoło tutaj, no dokładnie nie widać, Sulejówka znajduje się tutaj, istniał Landkreis Warszał, czyli powiat ziemski warszawski i wszystko funkcjonowało administracyjnie tak jak, znaczy mówię o samych granicach, tak jak przed wojną. Wójt Roman Maciejewski, aha, bo zapomniałem podać nazwisko pierwszego wójta naszego. Roman Maciejewski to był żołnierz marszałka jeszcze z tych czasów, który to osiadł później, no i był takim szybko mianowanym przez władzę wójtem tej nowej gminy, silnym człowiekiem sanacyjnym, w końcu wojskowy. I on przetrwał, administrował tą gminą przez całą okupację. No Niemcy po prostu zapędzili polską administrację, nie tylko policję granatową, ale również cywilną administrację do służby i po prostu spełniał te funkcje czysto administracyjne, obsługę mieszkańców, ludności i tak dalej. Oczywiście w 1944 roku, w listopadzie, już po zajęciu tych terenów przetoczeniu się frontu przez Armię Czerwoną, ruszyły te normalne administracje polskie. Tu oczywiście były wielkie pretensje. Oskarżony był, no może nie o Volksdeutschostwo, nie było takiego oskarżenia, ale oczywiście zostali oni wszyscy usunięci, oskarżeni o kolaborację z Niemcami. No chociaż rzeczywiście bez procesów karnych, no bo jednak wykazano, że starali się robić to, co mogli i nikt nie oskarżył ich tak na przykład jak Karola Albrechta, który został oficjalnie uznany za Volksdeutscha, bo tego stracił ten majątek, który przeszedł w ręce profesora Grabskiego później jako mienie rekompensatę za mienie zaburzańskie. Albrecht zresztą zmarł w 1946 roku, też także już konsekwencji w sumie za bardzo tego nie odczuł, ale zarząd naszej gminy też spotkał restrykcje, ale nie aż takie. No były to ciężkie czasy, natomiast działy się tutaj wyhaczyłem taką bardzo ciekawą rzecz, mianowicie spis telefonów okupacyjny właśnie, 1942 rok, wydany przez władze niemieckie. I chciałem pokazać porównanie między ostatnim spisem telefonów, 1939 rok, jeszcze wydane przez normalnie naszą spółkę, tutaj w Sulejówku, i zobaczycie Państwo, że ile było tych telefonów. I tam są niezwykłe ciekawostki. W naszym spisie, tym z 1939 roku, była willa marszałka Piłsudskiego, między innymi z kultowym numerem 141. Policja Państwowa, posterunek Piłsudskiego 11. Inżynier Jędrzej Moraczewski oczywiście. Następnie pan doktor Eugeniusz Bojarski. Zginął nasz bohater, doktor Judym, powszechnie tu znany, zginął w Katyniu, numer 145, i to była willa pana marszałka, zapis niedokładny, bo naprawdę on mieszkał w willi Bzów po prostu. I jeszcze kilka takich ciekawych postaci z tamtego okresu. Towarzystwo Pomocy dla Inteligencji Ognisko Helin.
Paderewskiego 2 numer. I teraz ciut się różni to. Ciut się to różni. W 42 roku jest dużo mniej tych telefonów. I najciekawszy jest ten pierwszy. Gemeinde Verwaltung, czyli administracja gminy. I tutaj jest, to jest dla mnie było odkrycie, adres. Słoneczna Strasse 15, czyli ten domek, o którym mówiłem. A Słoneczna to była ulica obecna kombatantów. Ona miała cztery nazwy, już jest jedna z rekordzistek, znaczy kombatantów jest jedna z rekordzistek, bo rekord kilkanaście ulic, około 10 dzierży w Sulejówku, które mają czwartą nazwę, czwartą. Jeszcze nie wyhaczyłem nigdy piątej, ale może się znajdzie. Ta Słoneczna też należy do tych. Chodzi o to, że to była Słoneczna, było powszechnie wiadomo, ale chodzi mi o ten numer, że w takim źródle udaje się znaleźć konkretny adres pierwszego zarządu gminy Sulejówek. Słoneczna Strasse. Tu jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, jak Niemcy traktowali te nazwy. Po prostu bardzo często, najwięcej u nas do polskich nazw doklejali to Strasse i to były takie hybrydy. Słoneczna Strasse 15. A tutaj mamy Policaj. Oczywiście jest to Polnische Polizeiposten, Moniuszki Strasse. To jest 150 metrów stąd. Ten budynek na rogu Piłsudskiego, czyli obecnej biskupa Karsickiego i Moniuszki. Dokładnie ten sam numer, 113, tylko w tym polskim spisie był adres od Piłsudskiego. Natomiast ciekawostką jest taką, że pokażę jeszcze Miłosne. Tu jest w ogóle to ciekawe, że zaraz właśnie, Miłosne, tu są bardzo, bardzo ciekawe zapisy są w tej Miłośnie. Jeszcze ciekawostką jest już to, że nazwa w ogóle jest nie Cechówka, tylko już Miłosna. To pokazuje, że ta nazwa Miłosna stopniowo przez te lata wypychała tę Cechówkę, na przykład spółka telefoniczna. I to już przed wojną Polska wpisała tę miejscowość tak jako Miłosna. Co tutaj mamy? Feuerwehr Miłosna, adres Cechówka, wiadomo, Straż Pożarna. Tutaj jest ten, teraz muszę zobaczyć, aha, Gesundheitspunkt, czyli ośrodek zdrowia po prostu. Świętochowski Strasse 26. Pamiętamy chyba Świętochowski Strasse 26. Lipka Zygmunt, Niemojewski Strasse. No Policaj oczywiście jest Polnische. Tak, tak. Oczywiście jest Policaj Polnische Polizeiposten, ale tu jest najciekawszy zapis. Ten posterunek energetyczny tam na 3 maja, ale zapis jest 3 maj Strasse. Niemcy utrzymywali powszechnie w tych hybrydach polskie nazwy, również te patriotyczne. Proszę bardzo, 3 maj Strasse. Za obchody 3 maja kara śmierci, a ulica była. I tutaj jest Haus Karpman. To jest dom pana Karpman, był to jeden z wielkich tutaj biznesmenów, no, żydowskich, wiadomo, niestety no, też uległ zagładzie, ale wpisali, Haus Karpman. Nawet nie bali się nazwiska żydowskiego, chyba nie wiedzieli dokładnie, co pisują. Natomiast tutaj jest, tuż obok te rubryki, to jest akurat Mińsk Mazowiecki i tutaj są takie też te hybrydy. Pilsudski Strasse powszechnie w tym adresie. Warszawer Strasse, o, warszawską przemianowali na Warszawer, więc to już było inaczej pisane z STR osobno. A tam gdzie, ale Pilsudski Strasse i to było w całym kraju, również w Cechówce i w Sulejówku. Obie ulice Piłsudskiego jak najbardziej funkcjonowały. Także w Warszawie pozmieniali bardzo dużo, ale w takich małych miejscowościach administracja niemiecka z powodów praktycznych wszędzie dopisała to Strasse i były takie hybrydy. W Warszawie na przykład mogli nazwać, nazwali jedną ulicę
po prostu Blumenstrasse, czyli Kwiatową, a oprócz tego istniała sobie w drugim końcu Kwiatowa Strasse. Takie pełno było takich dziwacznych. To była taka hybryda, no, trochę administracji okupacyjnej niemieckiej, ale tę siatkę ulic utrzymywali polską. Dobrze, i teraz proszę Państwa już dochodzimy do czasów epoki PRL-u i tu jest cała masa zmian administracyjnych dotyczących naszej gminy. Ona cały czas, ona wznowiła działalność, jak mówiłem, w listopadzie 1944 roku, no i potem w 1945 już również, ale po drodze kilka lat to przetrwało i później zaczęła się seria różnych zmian administracyjnych. Na początku dostawaliśmy teren, czyli ta ogromna gmina Sulejówek jeszcze się powiększała. W 1951 roku, o tutaj u góry, i z Gruszki, i z Pietruszki przydzielono nam z gminy Wawer, tam był kontekst, inny zapis, z wyjątkiem gromad A, Miłosna Stara, którą włącza się do gminy Sulejówek, Pochulanka, która się włącza do gminy Wiązowna. Dostaliśmy Miłosnę Starą, ale to jeszcze nie był rekord. Również w tym samym roku innym rozporządzeniem dołączono nam jeszcze ciekawsze miejsce. Z gminy Józefów w powiecie w województwie warszawskim wyłącza się gromadę Zbójna Góra i włącza się do gminy Sulejówek w tymże powiecie i województwie. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, gdzie jest Zbójna Góra, to jest tam Radość, no, no właśnie... Wrócę chyba do tej, którejś z tych mapek, żeby pokazać, gdzie jest Zbójna Góra. W każdym razie daleko za... O tutaj, na tej będzie dobrze widać. Tu jest Wiązowna. Tu jest Zbójna Góra już, bo to jest 58 rok, już jest zaznaczona granica Warszawy po poszerzeniu, ale generalnie tutaj. Czyli, no tak, Radość, Józef, tu jest Zagórze, Majdan, czyli mniej więcej w rejonie prawie tuż przed obecną obwodnicą, autostradą tą, znaczy S2. Także nasze granice, proszę zobaczyć, dostaliśmy najpierw Starą Miłosnę tutaj i jeszcze na doklejkę Zbójną Górę. Dziwne były te decyzje jakieś administracyjne, ale nie trwały długo, ponieważ generalna rewolucja nastąpiła rok później, z dniem 1 lipca 1952 roku. Otóż po poszerzeniu Warszawy okazało się, że istnienie powiatu warszawskiego traci rację bytu, ponieważ stał się już takim bardzo wąskim wianuszkiem i postanowiono utworzyć, powiększyć te wszystkie powiaty na styk do Warszawy i nas wysłano do powiatu otwockiego. A, przepraszam, to rozporządzenie jest jeszcze inne. Z gminy Sulejówek w powiecie warszawskim wyłącza się część gromady Wola Grzybowska. To chodzi o tam obszar poligonów w stronę Rembertowa. To nam zabrano. Kiedyś dano, a później zabrano. Więc to tak dziwnie wyszło. A to rozporządzenie, o którym mówię, to jest to. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia powiatu warszawskiego i utworzenia powiatów tych różnych okólnych. Wśród nich został utworzony powiat absolutnie kuriozalny, jedyny w Polsce. Miejsko-uzdrowiskowy powiat Otwock. Otwock, podkreślam końcówkę. Nie Otwocki ziemski, tylko powiat Otwock. I zostaliśmy tam rzuceni w skład nowo utworzonego powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock. Wchodzą ze zniesionego gminy Celestynów, Wiązowna, również tam Karczew, Ostrowiec, Józefów oraz Halinów, Sulejówek i Wesoła.
i zostały przemianowane na dziwaczną formułę dzielnic tego powiatu. To było równorzędne gminie, tylko nikt nie wiedział dokładnie, o co chodzi. To była jakaś hybryda, nie wiem, kto to wymyślił, jacy towarzysze kombinowali. Chodziło też o to, żeby ten powiat był, jak sama nazwa wskazuje, miejsko-uzdrowiskowy. I byliśmy dzielnicą. Trwało to 5,5 roku. W tym czasie zdarzyło się kilka ciekawych tutaj wydarzeń, bo na przykład objęcie, przeniesienie przedszkola do Milusina, 56 rok, to właśnie Rada Dzielnicy, czy też przyjęcie darowizny od pań Grabskich terenu pod liceum, to też Rada Dzielnicy w tym czasie. Tutaj często ukazują się jakieś wydawnictwa, ciągle niedokładnie jest spisane to gmina. I w tym czasie była to dzielnica. Przetrwało to 5,5 roku. 5,5 roku i z dniem 31 grudnia 57 skończyła się dzielnica, 1 stycznia 58 powstał w to samo miejsce identyczny powiat otwocki, ziemski. Nasz eksperyment okazał się bez sensu, od początku był bez sensu, no ale doszli dopiero po 5 latach towarzysze. Zresztą ważne było, że było to już po październiku 56 roku, może zmieniły się trochę relacje wśród władz. I my żeśmy wtedy, ale już nie wróciliśmy do poziomu gminy, tylko awansowaliśmy do rangi tak zwanego osiedla. To były takie dziwne twory, coś powyżej gminy, a poniżej miasta. Znaczy takie gminy bardziej zurbanizowane, było trochę tego w kraju i między innymi utworzone zostało w powiecie otwockim, w województwie warszawskim, tworzy się osiedle Sulejówek, z obszaru zniesionej dzielnicy Sulejówek oraz, i to było najciekawsze, oraz z obszaru miejscowości Szkopówka zniesionej dzielnicy Wesoła. A osiedle Wesoła z obszaru tej zniesionej dzielnicy Wesoła z wyłączeniem obszaru miejscowości Szkopówka. O co chodziło? Ja zapomniałem tam przeczytać, że w 52 roku w tamtej reorganizacji odeszła od nas Wesoła, cała ta zachodnia część tej dawnej gminy. I teraz nie wiadomo dlaczego do dzisiaj, bo to jest taka anomalia graniczna, naprawdę ja starałem się przez wiele lat dowiedzieć, ale nikt, no później ci ludzie, decydenci poumierali, nikt już tam nie powiedział dlaczego i skąd nagle w tym rozporządzeniu o ten obszar został z powrotem przerzucony do Sulejówka. Szkopówki to jest ta anomalia, która ma już 65 lat, od 1 stycznia 58 i nie wiadomo dlaczego. Prawdopodobnie ktoś uznał, że będzie lepiej tym mieszkańcom w Sulejówku niż w osiedlu Sulejówek, niż w osiedlu Wesoła, ale dlaczego miał być lepiej, to nie wiadomo, naprawdę. Jednakowo były zapuszczone infrastrukturalnie oba te osiedla. Ja po wielu latach doszedłem do wniosku, że chyba ci inicjatorzy załatwili to w Radzie Ministrów. Dotarli, wiadomo, tam no, to już między towarzyszami jakoś tajemnica chyba zostanie na zawsze w mroku dziejów. Licząc na przykład na to, że może wpłynie na to na tę lepszość okoliczność, że tutaj w tej willi po konsulu bądź Uzdowskim, to jest dzisiejszy adres Paderewskiego 103A, rezydował przez 12 lat. To było zajęte na Skarb Państwa, na kwaterunek, potem tam MSW to trzymała wtedy Rada Państwa i rezydował przewodniczący Rady Państwa PRL, towarzysz Aleksander Zawadzki. On tutaj przyjeżdża na weekendy. Pozycjonowany był na miejscu jako taka przeciwwaga dla Piłsudskiego, dla legendy Piłsudskiego. No przecież u nas teraz urzęduje współczesny prezydent, no bo to był odpowiednik prezydenta, prawda? I widocznie liczyli, że może jeżeli on tutaj rezyduje, to chociażby zrobi dojazdową ulicę, tę
wtedy jeszcze Paderewskiego, potem Dzierżyńskiego, a potem na końcu była Zawadzkiego. Ale towarzysz Zawadzki był taki dosyć skromny i wolał te 200 metrów, 300 metrów po wertepach tu z szosy dojechać naprawdę, bo miał wtedy spokój pod oknami, nic nie jeździło. Ja odkryłem taki powód nadziei jakichś aktywistów dotyczących tej anomalii granicznej, ale tak już zostało i to już ma 65 lat, już tego nikt teraz nie rusza. My teraz mamy tutaj swoje ujęcia wodne, też tam jest bardzo ważne, ale to był chyba jedyny logiczny powód. Jak się spojrzy na mapę Solejówka, ten, którą na początku tam puszczałem, to widać anomalię graniczną. O, to jest ten obszar. Takie coś wystające tutaj w stronę A. W 52 zachód naszej gminy, czyli nowa gmina Wesoła, wyzwolona z gminy Solejówek. Tu proste cięcie poszło po obecnej Orlej i zostało coś takiego. Tutaj tych anomalii granicznych jest więcej, bo w 50. wcześniej jeszcze dostaliśmy też tutaj kawałek Długiej Szlacheckiej, dlatego jest to wycięcie takie w prawo. Natomiast w noc sylwestrową z roku 61 na 2, czyli 31 grudnia 61, weszła ostatnia zmiana graniczna, bardzo istotna. Mianowicie dostaliśmy ten cały kawał poligonu. Wesoła również. Do Sylwestra roku 61, koniec Solejówka, to była szosa Okuniewska. Wchodziliśmy na Grzyby, nawet 20 metrów za, to wchodziło się do miasta Zielonka i do powiatu Wołomińskiego. Absurd polegał na tym, że geodezyjnie w tych jednostkach znajdowało się zarówno Wojskowej Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej i osiedle Czarnieckiego i to samo w Wesołej. Pierwszy praski pułk zmechanizowany i całe osiedle plac Wojska Polskiego. Oczywiście dla mieszkańców to nie miało żadnego znaczenia, no przecież chodzili tak tutaj za szosę do kościoła, czy do, chodzili też oczywiście, czy do sklepów, czy do szkół. My chodziliśmy też tam, do sklepów, do kina i tak dalej, więc to była integracja. Natomiast przy załatwianiu jakichś spraw geodezyjnych, administracyjnych, no tam administrację wojskową szlak trafił i w końcu załatwili to przeniesienie w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dostaliśmy spory kawał, teraz dojdę do tego rozporządzenia. To jest tutaj z miasta Zielonka w powiecie zabiera się 270 hektarów do osiedla Solejówek, 330 hektarów do osiedla Wesoła, proszę, jeszcze dalej. No i tu jest opis szczególny tej granicy, gdzie ona tam sięga w las. W każdym razie mamy teraz głęboko w lesie, jest taka przecinka. To nie jest pierwsza droga czołgowa, tylko tam dalej taka przecinka. Ja kiedyś żartowałem, że w zasadzie również tam powinien stanąć taki witacz Solejówka. Na trasie jakiejś jeździmy, powiedzmy, to Sowa czy coś, to powinno być, że tu się zaczyna Solejówek. No ale wszyscy zaczęli pytać, no ale kto by, witacz dla kogo? No dla dzików, dla saren i tak dalej. Dziki przyszły same, bez witacza, to dla grzybiarzy i tak dalej. Żartuję oczywiście, ale dostaliśmy ten kawał lasu i dlatego proporcja w tej chwili jest na ponad 1/3 naszego terytorium, to jest leśna, ale to głównie jest to u góry tam. Skoro o poligonie, to zwrócę uwagę jeszcze na taką ciekawostkę, że udało się wyrwać przez 130 lat na cele cywilne
na cele cywilne udało się wyrwać 3 działeczki. To są jedyne, które wojsko odpuściło, wojsko nie odpuszcza. Pierwsza to była w roku 69-70, oddana w 71. Tutaj działeczka na szkołę numer 2. Tutaj były ogródki działkowe, kadry z Placu Czarnieckiego, więc część tych ogródków została ucięta. Oni dostali wszyscy tam po drugiej stronie torów. To jest teraz ten chyba pancerniak się nazywa, ten ogródek. I to jest pierwsza działka, którą dzięki inicjatywie przede wszystkim kadry WITPIS-u, która miała dzieci po prostu w wieku szkolnym. Ta koncepcja zbudowania szkoły po północnej stronie torów krążyła 20 lat. I w końcu dobrym duchem tego był dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, wtedy generał dywizji Zygmunt Chuszcza, który był tak posłem na Sejm PRL i tak dalej, na 25-lecie Polski Ludowej, porobywał tam wtedy ten kamień węgielny i to wojsko dało ten skraweczek w głąb na cele cywilne. A dzięki temu, że mieliśmy już te granice, bo gdyby była ta stara granica terytorialna tutaj na szosie, to było niemożliwe. Druga działka to jest to, oczyszczalnia ścieków. To wywalczył, 3 lata za tym chodził pierwszy burmistrz tutaj samorządowy, drugi właściwie, pan Stefan Malesiński i w końcu wyrwał to decyzją ministra Piotra Kołodziejczyka, ale była kombinowana decyzja, ponieważ chcieli za to na wieczystą dzierżawę uzyskać tę działkę tutaj, która teraz zajmuje myjnia, po prostu na, no dałoby się tutaj ze 4 albo nawet 6 domów jednorodzinnych pobudować w użytkowaniu wieczystym przez kadrę zawodową. Taka była trochę umowa niepisana, ale potem się zmieniła ustawa i nie mogli już tego dostać, natomiast to zostało miejskie. Dzięki temu mamy tutaj teraz oczyszczalnię ścieków, do której prowadzi ulica Poligonowa. I trzecia działka to już najmłodsza historia. To z kolei wywalczył burmistrz Chachulski już z agencją wojskową. To jest stacja uzdatnienia wody numer 2. Tu jest ta brama, to następna za WITPIS-em tam. To jest cały nasz teren. Stacja 2 i siedziba Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Tutaj została wykorzystana taka ustawa, że za darmo, bo wszystkie te 3 działki były za darmo. To jest ciekawe. Ta pierwsza w czasach PRL-u to wiadomo, ale te 2 już później w epoce twardego liczenia pieniędzy za darmo. Był taki zapis w ustawie, że za darmo pod warunkiem, że to służy poprawie zaopatrzenia, no w ogóle tam infrastruktury i tak dalej, osiedla wojskowego czy choćby powojskowego, bo to już praktycznie jest powojskowe w pewnym sensie, tam są te wspólnoty i tak dalej, ale sprytny zapis został wykorzystany i rzeczywiście, zgodnie z prawdą, uruchomienie 2 no, radykalnie poprawiło zaopatrzenie w wodę, to już nie ma problemu na najwyższych piętrach, w ogóle nie ma problemu teraz w Strugojówku na szczęście, no bo mamy te 2, 1 tutaj i 2 tutaj. 3 działeczki wyrwane przez 130 lat od wojska. Opłaciło się, naprawdę. Jedna rzecz, przejdę do tej mapy. Sekundę, bo mam takie notatki, co Państwu... Przejdę już teraz do najważniejszego rozporządzenia o mieście. Po tym, jak dostaliśmy ten poligon, 18 lipca 1962 roku weszło w życie rozporządzenie o awansowaniu osiedla Sulejówek do rangi miasta.
7 lipca wydane, 18 lipca weszło, bo przed 22 lipca miało wchodzić, wtedy takie rzeczy się upamiętniało. Tutaj mam ten zapis, że w województwie warszawskim osiedla Sule, Jówek i Józefów. W jednym wierszu są wpisane, czyli to jest nasz bliźniak miejski. Józefów. To rozporządzenie nie było specjalnie tutaj z wniosku oddolnego, po prostu władza postanowiła zczyścić te osiedla i albo awansować do miast w kilku transzach, w kilku rozporządzeniach, albo cofnąć do gmin, bo to rzeczywiście te osiedla okazały się bez sensu. No i Sulejówek został tutaj zakwalifikowany jako rozwojowy, jednak na miasto. Przy zerowej infrastrukturze miejskiej i tak dalej był to awans taki główny na papierze, ale był. Wesoła, która była w podobnej sytuacji, czekała jeszcze 6 lat, bo dopiero przekwalifikowali podobnym rozporządzeniem Wesoło na miasto Wesoła dopiero z dniem 1 stycznia 1969, czyli naprawdę musiała trochę poczekać, no była dużo mniejsza. Ponieważ my jesteśmy tym bliźniakiem, znaczy Józefów jest naszym bliźniakiem, proszę, z jednego tutaj, z jednego miotu jesteśmy tym miastem. O! Niedawno słyszałem na meczu Wiktorii, kiedy kibice w tych swoich zaśpiewach, gdzie klasyfikują inne kluby, mają kosy tak zwane i zgody z różnymi klubami, no kochamy się okazało się z Józefowiem Józefów. Także wyszło bardzo fajnie, ponieważ chłopcy nie wiedzą zupełnie, Wikcia się kocha z Józefcią i ja mówię, chłopaki, no 61 lat temu akurat te miasta są bliźniakami po prostu, więc bardzo fajnie to śpiewacie, no oni nie wiedzieli o tym, ale samo to jakoś tak wyszło i śpiewają miłość z Józefowią. Natomiast to jest bardzo schematyczny taki jeszcze jeden planik naszego miasta, bo tutaj zaznaczyłem na żółto granice historyczne między tymi naszymi częściami, miejscowościami, które składają się na miasto. Ciekawostką niezwykłą jest to, że my zostaliśmy awansowani właśnie z poziomu osiedla, a zatem cały obszar dokładnie w granicach od 61 lat jest w całości wyłącznie miastem. Ja to podkreślam, ponieważ na przykład nasi sąsiedzi w Kalinowie i w ogóle w całej Polsce bardzo wiele jednostek, które są awansowane z poziomu gminy, no to u nich tylko ta centralna część jest miastem, na przykład Kalinowie. To są te najbliższe okolice stacji z dwóch stron, a reszta cała to jest teren gminny. Natomiast Sulejówek od początku 100% powierzchni to jest miasto, chociaż wiadomo, że te tereny południowe, no przez wiele, wiele lat pierwszych, to były po prostu wioski. No, Żurawka to już, czy Ratajewo, przypadki po prostu produkcja rolna, zagrody, stodoły, uprawa roli i tak dalej. To była pustka. I tak, Szkopówka, już rozmawialiśmy o tym, że jest tutaj ta granica wzdłuż Orlej. I na Szkopówce istniały już od dawna ulice przy tej części południowej między Paderewskiego a Wspólną, więc w tej części północnej, przepraszam, w części południowej po prostu poprzedłużali te ulice, nie trzeba było nawet wiele rzeczy nazywać. Natomiast Ratajewo i obie Żurawki miały numerację typową wiejską, czyli tam nie było żadnych ulic, tylko Ratajewo 66, Ratajewo 67 i tak dalej, to samo na Żurawce, to samo na Nowej Żurawce. Nowa Żurawka, czyli ten obszar, który się rozbudowywał po powstaniu stacji, to mniej więcej jest, tutaj były te różne kanałki i to jest ten obszar tutaj na prawo od tej żółtej granicy, a tutaj jest wieś Żurawka. Ta granica
to jest historyczna między wsią Żwir a Żurawka. I ona jest utrzymywana bez zmian, ponieważ są tutaj obwody ewidencyjne, tak zróżnicowane. W innych miejscach to się już zaciera wszystko. Plany zagospodarowania też zacierają te granice, no bo to już nie jest specjalnie tutaj dla nikogo istotne, jak to kiedyś było, a szkoda. Natomiast najważniejszą granicą, taką najświętszą, to jest rzeczywiście między Sulejówkiem a Cechówką, czyli Miłosną. Ona przebiega tutaj na bazarze, znaczy wzdłuż przejazdu. I była przebijana, wytyczana właściwie na przedłużeniu przejazdu, czyli wzdłuż tej kostki, która biegnie do stadionu i dalej na przedłużeniu, tam kiedyś była planowana ulica w ogóle oczywiście, na wprost Kasińskiego, przebicie tutaj aż do skrzyżowania. I to jest taka tradycyjna granica między naszymi obiema częściami. Na niej są granice parafii, obwodów szkolnych, obwodów głosowania, okręgów wyborczych do rady i tak kiedyś była granica tych central telefonicznych, ręcznych jeszcze, jeżeli ktoś pamięta, na korbkę tych łącznic, chociaż tutaj akurat w tym rejonie centrala z Cechówki z Miłosnym przechodziła troszeczkę dalej, czyli komisariat tu, gdzie jest teraz, był ręcznie łączony przez Miłosne. Więc tak wygląda. No tutaj jest Zorza z długą szlachecką. Aha, Zorza, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, Zorza w tych wyliczankach tych miejscowości składowych nigdy nie zaistniała, ponieważ Zorza jednak miała rangę realną dużych dóbr hipotecznych. Nigdy nie awansowała do rangi tej miejscowości, która jest obejmowana tymi rozporządzeniami i tak dalej. My ją szanujemy, mówimy Zorza, no, Łuny nad Zorzą, wiadomo, 15 września 39 i tak dalej, ale formalnie nie zaistniała. W latach 70. nastąpiła właśnie tak zwana akcja ulicyzacji tutaj na południu, czyli pojawiły się nazwy ulic i na Ratajewie, i na Żurawce, i na Nowej Żurawce. Na Żurawce to głównie te wszystkie boczne od Sobieskiego, ponieważ tam były meldunki takie, że było tam ulica Sobieskiego 36, litery A, B, C, D i tam do K chyba dochodziły, więc to wszystkie te nazwy. No i główna, centralna ulica nazwali ulicę Czynu Społecznego, bo tam była ta wielka akcja jeszcze w latach 80. I ulica Czynu Społecznego, która tutaj od przodu została później, ale zgodzili się tylko tutaj do tego miejsca, gdzie się kończyło Ratajewo, przemianowane na Mariańską, bo księże Marianie bardzo tam optowali za zmianą, więc teraz dwuczęściowa. Mariańska dotąd, a dalej Czynu Społecznego. A w ogóle nazywała się kiedyś Kościelna. Ale to od Długiej Kościelnej, bo prowadzi po prostu do Długiej. Chciałem powiedzieć jeszcze o takiej istotnej rzeczy. Aha, dobrze, teraz o integracji jeszcze wewnętrznej. Kiedy powstało miasto, radykalnie przyspieszyły procesy integracyjne, takie formalne wewnątrz Sulejówka, które wcześniej te różnice nikomu nie przeszkadzały, ale jak już miasto powstało, to okazało się, że no, trzeba pewne rzeczy uporządkować. Przede wszystkim nazewnictwo instytucji, ulic również, między Cechówką, czyli Miłosną. A, Miłosna została oficjalnie w 1954 roku, zastąpiła już definitywnie Cechówkę w nazewnictwie. Troszeczkę później zrobiła to parafia. Kilka lat później ona też się dopasowała, bo była jeszcze wtedy już Miłosna, a parafia jeszcze trzymała nazwę Cechówka do jeszcze 6 lat chyba. I
Wśród tych procesów integracyjnych chyba najszybsza to była Straż Pożarna, ponieważ przemianowała się dosyć szybko, chyba jeszcze w latach 50., że po prostu jest w Solejówku. Później ciekawostką było, że w 57., czyli jeszcze na długo przed powstaniem miasta, kiedy była ta dzielnica wspólna, powstał klub sportowy, Ludowy Klub Sportowy Wiktoria z połączenia LKS Mazowia tutaj w Solejówku i Miłośnianki, czyli kolejarza tam, i przyjął nazwę Wiktoria. Ale tak naprawdę to przyspieszyło rzeczywiście po utworzeniu miasta. Najszybsza chyba była instytucja wcale nie miejska, tylko poczta, która w 64 nadała numer i przemianowała placówkę tutaj na 3 maja na UPT 3. Sulejówek 3, znaczy, bo numery 2 były zastrzeżone dla tych kolejowych, tam przeładunkowych, była jedynka, w Sulejówku została jedynką, no, oczywiście. Jedynka i trójka w Cechówce, Miłośnie. Potem następnym ciekawym takim etapem było zlikwidowanie podwójnego nazewnictwa ulic, ponieważ zaczęło to coraz bardziej przeszkadzać, nie było kodów pocztowych, no i było około 20 ulic identycznych i tutaj. I ktoś mądry wymyślił, nie wiem, czy to było, może losowanie było w Miejskiej Radzie Narodowej, ale w każdym razie wymyślono całkiem niegłupie rozwiązanie, że ulice, te podwójne nazwy zostają w jednej części, a zamieszanie dotyka tylko drugą część. No i zostały wszystkie nazwy Miłośnie, a te podwójne poszły do kasacji w Sulejówku. Było kilka, no podam takie 2 czy 3 przykłady. Nie mówię o tych drobnych. No, najciekawsza była taka zmiana ulica 1 Maja, bo przecież 1 Maja, czyli dawna Słoneczna, to biegła sobie wzdłuż, czyli to jest Dworcowa i Kombatantów obecnie, biegła sobie tutaj, kończyła się przy bazarze, a nie, bardzo niedaleko, Staszica się przeszło 300 metrów i zaczynała się zupełnie inna 1 Maja, kompletnie. Więc to było taki... No drugim ciekawym przykładem jest, już takim trochę politycznym bardziej, ale też ciekawym jest ulica generała Karola Świerczewskiego, która zastąpiła, w 1948 roku zastąpiła Piłsudskiego przez środek Cechówki i jednocześnie w Sulejówku zastąpiła również Piłsudskiego tutaj przy samym głównym wejściu historycznym do Milusina, Karola Świerczewskiego. I wtedy w ramach tej likwidacji podwójności ta w Sulejówku została zastąpiona przez Janka Karsickiego. Natomiast Miłośnie została i dopiero one potem obie zostały skasowane dopiero po przemianach ustrojowych. Czyli ta w Miłośnie została ulicą Armii Krajowej, no a ta przy Milusinie Legionów. Tych zmian było całkiem sporo. Nie będę tutaj ich wymieniał, może tylko taką jedną dosyć pocieszną podam. Tutaj została przebita ulica, nie było jeszcze Ogińskiego prowadzącej do bloków, do jednostki wojskowej. Kończyła się na remontach. Została taka cienka, wąska uliczka przebita bokiem i nazwana po prostu Nową, ale ponieważ była również nowa tutaj, jest Nowa tutaj na brzegu Miłosny, więc w ramach tej unifikacji i zlikwidowania podwójności nazwano ją Wojskową. Ale to przetrwało zaledwie kilkanaście chyba tygodni maksymalnie, ponieważ okazało się, że nie wolno nazwać ulicą Wojskową, bo wróg nie śpi i zorientuje się, że tutaj jakieś wojsko stoi. Plac Czarnieckiego był neutralny, natomiast ulica Wojskowa, no nie. I biegiem została zmieniona na, no, kapitan Emilia Plater, doskonała patronka, więc ulica Wojskowa przeżyła chyba tylko kilka tygodni, a to była taka śmieszna historia dosyć.
Natomiast jest jeszcze jedna bardzo też ciekawa historia z obrotem nazwami ulic. I to takich wielkich, ważnych ulic dla Sulejówka w roku 1988-1989. Mianowicie została wtedy razem z Kopcem współtwórców Niepodległej i tam tablicami na Mielusinie nazwana Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego. To była bardzo ważna decyzja, ponieważ nie był to powrót do małej uliczki Piłsudskiego, tam od tyłu, od tego wejścia, co dzisiaj właśnie nazywa się Legionów, takiej skromnej, cichej z tyłu, tylko główna wlotowa do Sulejówka, Aleja Marszałka Piłsudskiego. Decyzja bardzo mądra, tylko że patronem tej ulicy był wybitny Polak i bardzo godny, mianowicie Henryk Sienkiewicz. I Sienkiewicz został niejako zdegradowany, ale tylko czasowo poszedł na półkę. No i to okazało się, że niedługo, ponieważ rok później, jak już się zmienił ustrój, zostali skasowani ci inni tam towarzysze. Dzierżyński został zastąpiony przez Paderewskiego. Wrócił Paderewski na swoje miejsce, ale przecież Paderewski był na Zorzy. Główna ulica Zorzy przez środek. I tam właśnie poszedł Sienkiewicz z tej półki. Więc został wykonany taki obrót. Proszę zobaczyć, jakimi postaciami. Piłsudski, Paderewski, Sienkiewicz. Piłsudski tu, Sienkiewicz tam, Paderewski tu i wszystko się... Ludność Zorzy, mieszkańcy tej ulicy byli oburzeni, że radni z Sulejówka, to był ostatni rzut na taśmę jeszcze Miejskiej Rady Narodowej, że radni z Sulejówka ukradli nam Paderewskiego. No nikt nie miał nic przeciwko Sienkiewiczowi oczywiście, ale wiadomo co chodziło, no pieczątki, adresy i tak dalej, ten cały bałagan związany z... No ale to już się uprawomocniło, no i teraz jak się patrzy na plan całego miasta, to chyba każdy obiektywnie powie, że no jednak Paderewskiego, no tutaj powinna być, przy Fundacji Helin, a nie na dalekiej Zorzy, gdzie ta nazwa przetrwała od czasów przedwojennych. No musieli jednak no, skapitulować i no, oddać tego Paderewskiego, biorąc Sienkiewicza. Także były i takie różne w tych ulicznych historiach. To w ogóle o tym można napisać osobną książkę o tych zmianach nazw ulic. Dobrze.